To jest bok z Damianem Jonakiem. Twój były rywal walczył dzisiaj i wygrał przez efektowne KO z Arabem Parzyńczewskim. Jak byś przeanalizował tę sytuację? No, brakło Robertowi troszeczkę chyba skupienia i tego, aby być bardzo ostrożnym z tak doświadczonym zawodnikiem, bo no też jak rozmawialiśmy przed walką, tłumaczyłem mu, że on po prostu dużo widzi i tak naprawdę no, ma dużo większe doświadczenie niż Robert i to, że tak jakby no, Robertowi powiedzmy dobrze szło z boku, jak się na to patrzyło na początku, no bo więcej ciosów i w ogóle, no ale on to przyjmował z takim stoickim spokojem, widziałem, że to na nim żadnego wrażenia nie robiło i czekał na swój odpowiedni moment i tam powiedzmy końcówki zaznaczał, żeby przyspieszyć. Czy myślisz, że w rewanżu ta historia mogłaby się potoczyć inaczej? Ale to wszystko zależy od Roberta, to jakby to nie chodzi o przygotowanie Roberta, bo Robert przygotowanie miał bardzo dobre i tak naprawdę pewnie lepsze niż ja przed tą walką, ale co tam nie będę tego opowiadał. Ale chodzi o to, że po prostu wszystko w ringu decyduje głowa. 80% całej walki to jest głowa i możemy być najlepiej przygotowanymi, ale mentalnie jak nie będziemy odpowiednio ustawieni i głowa nie będzie pracować tak jak trzeba, no to nic nie daje. Ty z Kusanowem też miałeś problemy w ringu. Co zadecydowało o tym, że ty wygrałeś ten pojedynek? Znaczy to też uważam właśnie, że głowa, no bo ja tak naprawdę zawsze walczę do końca i jakby tutaj nigdy się nie poddaję, a to, że tam przyjąłem właśnie parę ciosów na początku, to byłem też właśnie tak zaskoczony tym, że on po prostu bardzo dużo widział i jakby mimo tego, że ja tam się starałem coś robić, to jakby przewidywał moje akcje i mnie kontrował, no i tam przyjąłem takie dwie bombki, że faktycznie czułem, no ja też mówiłem Robertowi, że mimo tego, że jest to niby lżejsza waga niż waga Roberta, no to tak naprawdę też mu troszeczkę no, może to zdrowie zepsuć, bo on ma ciężką rękę, no i tutaj te ciosy są też odczuwalne. Czyli faktycznie mimo tego, że nie wygląda jak jakiś killer jak Mike Tyson, to jest zawodnik silnie bijący. Tak, ma ciężką rękę i tak naprawdę on ma bardzo dobry timing. On wie, w którym momencie, gdzie ma uderzyć i ten timing jest czasami ważniejszy niż nawet siła ciosu. Na koniec mi powiedz, kiedy ty wracasz, bo pielęgnowałeś ten piękny rekord, walczyłeś super walki, przegrałeś raz i gdzieś tam zniknąłeś z radaru. Znaczy nie, ja dalej twierdzę, że nie przegrałem. Bo tutaj promotor TMX-u Mariusz Grabowski mówi, że wracasz. Nie, no spokojnie. Chciałbym zaboksować, ale wszystko jakby organizacyjnie, jakby się tam poukładało, no to będzie dobrze. No, na razie jakby z racji tego COVID-u tak naprawdę no, wiele rzeczy, które miałem zaplanowane, bo miałem też zaplanowaną walkę w maju, w której też bym był tak jak to w większości współorganizatorem. No po prostu wyleciało, no i pandemia nam wiele rzeczy pokrzyżowała. No i teraz też bym chciał, aby na koniec roku coś zaboksować, no ale to też wszystko zależy od przyczyn takich, które nie mam wpływu, no i możemy sobie gadać. No a ja też tak naprawdę, jak to zawsze powtarzałem, w wielu kwestiach jestem współorganizatorem tych imprez, w których biorę udział, więc no też jest takich rzeczy, które muszę sobie po prostu tutaj organizacyjnie poukładać. To czekamy. Dzięki bardzo.